Cynk to pierwiastek, którego wielu z nas nie dostarcza w zadowalających ilościach, a jest on kluczowym składnikiem regulującym szereg procesów życiowych. W efekcie, gdy nam go zabraknie, to powoduje to wiele problemów zdrowotnych, o których krótko powiem w drugiej części tego filmu. W pierwszych zaś przedstawię Państwu ranking produktów najbardziej zasobnych w cynk, czyli będzie to lista produktów, po które warto regularnie sięgać, aby nasze ciało było odpowiednio wysycone wspomnianym pierwiastkiem. Aby mieli Państwo pewien punkt odniesienia, to od razu powiem, że nasze podstawowe, dobowe zapotrzebowanie na cynk wynosi średnio 10 mg. Na pierwszym miejscu niniejszego rankingu znalazł się akurat dość nieoczekiwany produkt, który w naszym kraju nie jest zbyt często spożywany. Niemniej, skoro to ranking produktów najbogatszych w cynk, to trudno było o nim nie wspomnieć. A mowa tu o ostrygach. Należy bowiem wiedzieć, że jedna standardowa porcja trzech ostryk o łącznej masie 100 g dostarcza niemal aż 40 mg cynku. To oznacza, że wspomniana porcja tego produktu pokrywa nasze dzienne zapotrzebowanie na cynk w aż 400%. Jak zaraz się Państwo przekonają, każdy inny produkt spożywczy znacząco odstaje od ostryk pod względem zawartości cynku. Niemniej zdaje sobie sprawę z tego, że mało kto spożywa ostrygi, stąd te informacje można potraktować bardziej jako ciekawostkę. Choć oczywiście z korzyścią dla naszego zdrowia byłoby od czasu do czasu sięgać właśnie po ostrygi, chociażby nawet w celu zróżnicowania swojej diety. Drugie miejsce na dzisiejszej liście zajmuje już produkt o wiele częściej przez nas spożywany, a jest nim mięso wołowe. Zaglądając do tabeli wartości odżywczych produktów, możemy zauważyć, że w jednej 100-gramowej porcji wołowiny mamy 4,2 mg cynku. Jest to w pełni zadowalająca ilość, choć jeśli odniesiemy ją do poziomu cynku we wspomnianych przed chwilą ostrygach, to okazuje się, że wołowina zawiera niemal 10 razy mniej tego pierwiastka. W każdym razie, jedna standardowa porcja wołowiny pozwala pokryć dobowe zapotrzebowanie na cynk w 42%, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Z tego też względu warto od czasu do czasu, np. raz czy dwa razy w tygodniu, włączyć do jadłospisu chudą wołowinę. W porównaniu do mięsa wołowego niewiele mniej cynku zawierają podroby, a konkretnie wątroba wołowa. W jednej zwyczajowej porcji takiej wątróbki znajdują się 4 mg cynku. Jest to więc ilość, która stanowi 40% dziennego zapotrzebowania. Stąd wątróbkę wołową możemy potraktować jako pewną alternatywę dla mięsa wołowego. Zanim zaś przejdę do kolejnego produktu, to chciałbym przy okazji też zaznaczyć, że cynk wchłania się lepiej z produktów pochodzenia zwierzęcego niż z produktów roślinnych. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się wystrzegać produktów roślinnych jest wręcz przeciwnie. Jak najbardziej warto włączać je do diety, tym bardziej, że wiele z nich zawiera stosunkowo dużo cynku. Niemniej, dobrze jest, aby produkty zwierzęce również się pojawiały w naszym jadłospisie. Tuż za podium czwartą lokatę zajmuje produkt roślinny, jakim jest kasza gryczana. Możemy przyjąć, że jedna porcja kaszy gryczanej to również 100 gramów. Jest to ilość, jaka znajduje się w standardowym plastikowym woreczku. Przy czym oczywiście zaznaczam, że nie polecam gotowania kaszy czy chociażby ryżu w takich woreczkach. Posłużyłem się nimi, aby mogli sobie Państwo lepiej zwizualizować, ile to jest 100 gramów kaszy. I to, co należy wiedzieć, to to, że taka porcja kaszy zawiera 2,4 mg cynku, co stanowi 24% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Bardzo podobną zawartością cynku odznaczają się pestki dyni i nasiona sezamu, które zajęły piąte miejsce. W ich przypadku za jedną porcję możemy przyjąć 30 g, czyli 3 łyżki. Taka ilość pestek i nasion dostarczy nam 2,3 mg cynku, a więc pokryje dzienne zapotrzebowanie w 23%. Uważam, że te trzy łyżki to wcale nie jest dużo i bez problemu możemy je, mówiąc kolokwialnie, przemycić do wielu różnych posiłków, wzbogacając je wówczas właśnie między innymi o dodatek cynku. Można je wykorzystać jako składnik np. sałatek, zup, past kanapkowych, owsianki, płatków śniadaniowych czy koktajli. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. Na liście rankingowej znalazło się również miejsce dla orzechów. Jeśli chodzi o cynk, to w tej grupie produktów najbardziej wartościowe są orzechy nerkowca. Jedna garść tych orzechów, czyli 30 gramów dostarczy nam 1,8 mg cynku, czyli 18% puli tego pierwiastka, jaką powinniśmy spożywać każdego dnia. W tym miejscu też od razu zdradzę, że na jednej z późniejszych lokat znajdą się jeszcze inne orzechy, ale o nich powiem za chwilę. Teraz chciałbym przejść do siódmego miejsca rankingu, najbogatszych źródeł cynku, czyli do pestek słonecznika. Zawierają one tylko odrobinę mniej tego pierwiastka niż przed chwilą wymienione nerkowce. Mam tu na myśli 1,7 mg w 30 g, czyli w 3 łyżkach. Z uwagi na to, że taka stosunkowo niewielka porcja słonecznika pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na cynk w 17%, to możemy uznać je za wartościowy produkt, jeśli chodzi o wysycenie ciała tym składnikiem. Na kolejnym ósmym miejscu mamy z kolei egzekwo nasionalną i krewetki. Jedna standardowa porcja tych produktów dostarcza 1,4 mg cynku, czyli 14% dobowego zapotrzebowania. Przy czym jeśli chodzi o nasjonalną, to mowa tu o trzech łyżkach tych ziarenek, zaś w przypadku krewetek jest to 6 sztuk, czyli około 100 gramów Niewiele mniej cynku znajduje się w produkcie, który zajął kolejną lokatę, a jest nim mięso z piersi indyka. W 100 gramowej porcji znajduje się bowiem 1,3 mg omawianego pierwiastka. Przy czym, aby zachować aptekarską dokładność, to można by rzec, że pomimo nieznacznie mniejszej zawartości cynku, indyk w porównaniu do przed chwilą wspomnianych nasion lnu jest lepszym źródłem tego pierwiastka, ponieważ, tak jak już mówiłem, cynk z produktów zwierzęcych wchłania się lepiej w przewodzie pokarmowym niż z produktów roślinnych. Teraz na chwilę wróćmy jeszcze z powrotem do produktów roślinnych. A mianowicie dziesiątkę produktów najbardziej zasobnych w cynk zamyka fasola biała, czyli przedstawiciel nasion roślin strączkowych. W przypadku fasoli, za jedną przeciętną porcję uznałem 30 gramów, czyli 3 łyżki Przy czym mowa tu o nasionach suchych przed poddaniem ich moczeniu i gotowaniu W takiej porcji fasoli znajduje się 1,1 mg cynku Kolejne 11 miejsce egzekwo zajmuje drugi z przedstawicieli roślin strączkowych, czyli soczewica oraz śledź. Te produkty dostarczają 1 mg cynku przy czym chciałbym zaznaczyć, że w przypadku śledzia jest to 100 gramów, czyli jeden standardowy płat. Zaś jeśli chodzi o soczewicę, to podobnie jak to było w przypadku fasoli, mowa o trzech łyżkach suchych nasion. Tak jak mówiłem, poza nerkowcami w dzisiejszym rankingu znalazło się również miejsce na inne orzechy. A konkretnie mowa o orzechach włoskich. Co prawda zawierają one dwukrotnie mniej cynku niż orzechy nerkowca, to wciąż można uznać je za całkiem dobre źródło tego składnika. Jedna garść orzechów włoskich dostarcza bowiem 0,9 mg cynku, co stanowi 9% dziennego zapotrzebowania. Od razu też dodam, że omawiane dwunaste miejsce orzechy włoskie współdzielą z żółtkiem jaj, przy czym za jedną porcję uznałem dwa żółtka. Na kolejnej pozycji znalazł się chleb żytni razowy na zakwasie. Dwie kromki takiego pieczywa dostarczają 0,8 mg cynku. Tu jako ciekawostkę dodam, że warto, aby wybrać właśnie chleb przygotowany na zakwasie A to dlatego, że w wyniku fermentacji dochodzi do zniszczenia kwasu fitynowego, który ogranicza wchłanianie cynku Z tego też względu więcej cynku chłonie się z pieczywa na zakwasie aniżeli ze zwykłego chleba Przedostatnie, czyli 14 miejsce w rankingu produktów bogatych w cynk przypadło kakao w proszku w jego przypadku za jedną porcję uznałem jedną łyżkę, która to dostarcza 0,7 mg wspomnianego pierwiastka, czyli 7% dobowego zapotrzebowania. Może nie jest to wyjątkowo znacząca ilość, niemniej mowa tu tylko o jednej łyżce kakao, a taką porcję można łatwo zaaplikować jako dodatek do wielu produktów, w tym napojów, deserów mlecznych, lodów, domowych batoników, mafinek czy koktajli. Na ostatnim zaś miejscu mamy drugiego przedstawiciela z kategorii ryb, jakim jest makrela atlantycka. W jednej standardowej 100-gramowej porcji znajduje się 0,6 mg cynku, czyli niewiele mniej niż w przed chwilą wspomnianym pieczywie i kakao. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, istnieje szereg produktów zarówno zwierzęcych, jak i pochodzenia roślinnego, które zawierają zadowalające ilości cynku i jeśli zależy nam na odpowiednim wysyceniu swojego ciała tym pierwiastkiem to warto regularnie po nie sięgać. w przypadku zaś gdy rzadko państwo spożywają wymienione przeze mnie produkty to istnieje pewne ryzyko że nie dostarczają państwo zalecanych ilości omawianego pierwiastka w nawiązaniu zaś do niskiego spożycia cynku krótko chciałbym teraz wyjaśnić jakie mogą pojawić się konsekwencje zdrowotne jeśli zabraknie nam tego składnika Myślę, że osobom nieco bardziej zaznajomionym w temacie cynku, brak tego pierwiastka kojarzy się z pewnymi zmianami w naszym wyglądzie. I rzeczywiście tak jest. Niedobór cynku objawia się m.in. zwiększoną łamliwością paznokci i nadmiernym wypadaniem włosów. Jeśli zaś chodzi jeszcze o paznokcie, to w przebiegu braku tego składnika, niekiedy na powierzchni płytki paznokciowej pojawiają się białe plamki lub białe pasemka, które przebiegają w jej poprzek. Niekiedy możemy mieć też do czynienia z tak zwanymi paznokciami pół na pół, czyli połowa płytki paznokciowej, która jest bliższa skórze, przyjmuje biały kolor, zaś druga część staje się różowa. Do tego warto wiedzieć też o tym, że deficyt cynku może skutkować wystąpieniem zmian skórnych w postaci zaczerwienienia skóry, zwiększania jej suchości czy pojawienia się uczucia swędzenia. Ponadto w przebiegu niedoboru cynku nasza skóra szybciej się starzeje, co wiąże się m.in. z przedwczesnym wystąpieniem zmarszczek. Poza tym, w przebiegu braku cynku obserwujemy zaburzoną pracę układu odpornościowego, co może powodować wolniejsze gojenie się ran. A skoro mowa o osłabionej odporności, to dodam też, że osoby zmagające się z niskim poziomem cynku są bardziej zagrożone pojawieniem się infekcji wirusowych i bakteryjnych, a gdy te już się rozwiną, to niejednokrotnie mają cięższy przebieg. Z uwagi na fakt, że cynk jest zaangażowany w pracę układu nerwowego, to jego niedobór nasila zmiany starcze w mózgu. Skutkiem tego jest obniżenie sprawności umysłowej, w tym pogorszenie zapamiętywania. Zresztą praca naukowa z 2023 roku dowodzi wprost, że osoby, których ciało jest słabo wysycone cynkiem, są bardziej zagrożone pojawieniem się demencji. Nie każdy wie o tym, że cynk jest pierwiastkiem, który odpowiada za prawdową produkcję i dojrzewanie plemników. Dlatego też jego brak w naszym organizmie może skutkować gorszą jakością nasienia i obniżoną płodnością, jeśli mowa oczywiście o panach. Poza tym dotarłem do pracy naukowej, która wykazała, że skutkiem niedoboru cynku może być obniżenie poziomu testosteronu. Myślę, że ważną informacją jest też to, że deficyt cynku negatywnie przekłada się na nasze samopoczucie. Szereg opublikowanych prac naukowych dowiódł, że istnieje ścisły związek pomiędzy niedoborem omawianego pierwiastka, a pojawieniem się stanów lękowych i rozdrażnienia, jak również pogorszeniem nastroju oraz wystąpieniem objawów depresyjnych. Brak cynku wiąże się również z rozwojem zaburzeń metabolicznych. Dla przykładu, z pracy z 2019 roku możemy się dowiedzieć, że deficyt tego pierwiastka pogarsza glikemię. Mam tu na myśli to, że sprzyja niekorzystnemu wzrostowi stężenia glukozy we krwi, co może z kolei predysponować do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Z kolei w nieco nowszej publikacji naukowej, bo z 2021 roku jej autorzy dowiedli, że niedobór cynku prowadzi do pojawienia się stanu przednadciśnieniowego, który jest preludium do rozwoju nadciśnienia. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to osoby z niskim poziomem cynku mają około pięciokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia wspomnianego stanu przednadciśnieniowego. Poza tym, o czym dotychczas powiedziałem, dobrze jest wiedzieć również o tym, że niskie stężenie cynku obniża komfort i jakość naszego życia. Dla przykładu, konsekwencją niedoboru cynku mogą być pojawiające się zaburzenia smaku. Mam tu na myśli to, że osoby dotknięte tym problemem słabiej odczuwają smak, co jest jednak zjawiskiem odwracalnym, gdy ponownie wysycimy swoje ciało omawianym pierwiastkiem. Do tego brak cynku przyczynia się do wystąpienia kurzej ślepoty. Chodzi o to, że gorzej widzimy w ciemności. Ponadto jako ciekawostkę powiem, że brak cynku może być jedną z przyczyn pojawienia się szumów usznych lub może nasilać tę dolegliwość. Myślę też, że dość ważną informacją jest również to, że na skutek deficytu cynku witamina D krążąca w naszym organizmie wykazuje mniejszą aktywność biologiczną. Mówiąc wprost, brak cynku osłabia działanie tej witaminy. Jak się więc okazuje, nie wystarczy suplementować witaminy D, aby czerpać z jej korzyści zdrowotnych. Trzeba też dodatkowo zadbać m.in. o dostarczanie odpowiednich ilości cynku, aby mogła ona prawidłowo działać. Jeśli uznali Państwo ten film za wartościowy, to będę wdzięczny za jego udostępnienie swoim znajomym lub na innych platformach społecznościowych typu Facebook czy Instagram. Korzystając zaś ze sposobności, chciałbym zachęcić Państwa do obejrzenia jeszcze filmu, w którym z kolei przedstawiłem ranking produktów najbogatszych w witaminę B12. Z uwagi na to, że również i z niedoborem tego składnika mamy dość często do czynienia, to myślę, że warto zapoznać się ze stawieniem najlepszych źródeł B12. Aby obejrzeć ten materiał, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.